Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał Aka Pomidor, wy to już doskonale wiecie oczywiście, bo oglądacie ten oto kanał. I jest to kolejna sesja z Zagrajmy w Croc 2: Kingdom of The Gobbos. Przez chwilę chciałem powiedzieć jedynkę, ale zapomniałem, że jedynkę już mam skończoną na kanale, oczywiście, że tak. No i co? No i dzisiaj jesteśmy w dżungli dzikusów, kurde, wioska dzikusów, nie wiem, nie pamiętam jak ona się nazywa. W każdym razie jesteśmy sobie tutaj, ponieważ ostatnio skończyliśmy sobie wioskę zimową i sami wiecie jak to się wszystko skończyło, ponieważ mieliśmy konfrontację z dwoma bossami, z rybką oraz z Larym. Tak więc no. Dobra, to ja może skończę pierdzielić farmazony i ja się trochę zmniejszę już na tej kamerce, tak więc poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem z wami z powrotem, trochę dałem większą kamerkę, ponieważ ostatnio słyszałem od mojego dobrego ziombla Pixela, który oglądał ogólnie moją serię chyba z 40 Weeks albo z czegoś, że trochę za małą kamerkę mam, więc postanowiłem trochę posłuchać się rady. No i teraz mam troszeczkę większą kamerkę, tak więc będziecie mogli więcej dostrzec. To my już kurczę pieczone chyba znamy, a nie. To znamy, tą kwestię znamy, tego nie znamy, więc możemy posłuchać sobie co ma tutaj do powiedzenia. Ten oto ziomeczek, gobosik. No mów, mów! Okej, no to wiemy tylko tyle, że coś tam wspomniał o Ginger Sodzie. Generalnie ulubiony napój gobosów, chyba, z tego co dobrze pamiętam. No i co, jesteśmy sobie właśnie tutaj w tej oto wioseczce. Trochę mamy tutaj do zwiedzenia, tak więc spodziewajcie się trochę długawych odcinków stąd, dlatego z tego co słyszałem, to ponoć ta lokacja jest jedną z najdłuższych, ale nie wiem ile w tym prawdy jest. I ogólnie jest ze mną Justyna, Juju. Hello. Tylko jest jako głos, nie jako Discord, tylko jako głos, bo nie chce się pokazać. Więc ona tu mi będzie podpowiadała co i jak, prawda? Nie. Nie będziesz? Dobra, to z tego co pamiętam oglądając twój let's play, to tutaj mamy kolesia, który coś tam trzeba mu z autem zrobić. Okej, czyli musimy znaleźć koła. Dobra, no to chyba nie będzie trudne zadanie, tak mi się wydaje. Koła są w poziomach. Aha, czyli w poziomach. A tutaj coś znalazłem przed chwilą. Co to było? To już musisz sam powiedzieć. Czyli nie powiesz mi co to jest? Nie. I dopiero kiedy znajdę te koła, to tutaj będę mógł cokolwiek zrobić, tak? Będziesz mógł iść na wyścig. Aha, dobra. Musisz znaleźć 4 koła. 4 koła. Okej, 4 koła. No dobra, no to co, idziemy wtedy do góry, bo gdzieś tutaj chyba musimy w końcu pierwszy poziom wyłapać, tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy tak, donata purpurowego, mamy 3 robociki, mamy 2 donaty. No to chyba starczy. Ja bym ci jeszcze radziła kupić zielonego. Dobra, ziomek, my to wiemy, my idziemy do sklepu. Jak cywilizowani krokodyle, tak? Krokodylki, aligatory. Kurde, trójkąt wcisnąłem, ja wyszedłem ze sklepu. Brawo. Chciałem zeskipować, ja pierdzielę. Jego nie zeskipujesz. Caveman Village. Kurde, ale on naprawdę skąpy jest. 60 kryształów? To i tak mniej niż Moneybox by chciał. No Moneybox to by tutaj 6000 klejnotów chciał. Co najmniej. Dobra, i powiedz tymi poziomy to chyba już od mojego widzi mi się zależy, nie? Który... Do tego tu. W tych 2 poziomach są właśnie koła do zebrania. Dobra. Co to mamy za ten? Okej. I tu w ogóle ten poziom ma jakąś nazwę? A nie, dobra, zapomniałem. On dopiero będzie miał nazwę jak się wejdzie, dobra, kurde. Ja już zapomniałem, ja dawno w Croca 2 nie grałem. Find the wells in the jungle, czyli musimy znaleźć te koła w dżungli. Okej. O, ale fajna muzyka się tutaj włączyła. Jeden z nudniejszych poziomów. Jeden z nudniejszych, mówisz? A czemu? Nudniejszy jest ten, jak musisz ratować go bossem, no to potem zobaczysz. Tu nic nie ma, możesz iść dalej. A, tu mamy fajny taki odcisk. Podoba mi się w sumie. W ogóle muzyka taka fajna włączyła się. No do klimatu, nie? Wiesz co, może nawet... Nie wiem. Może świat może być trochę nudny, ale muzykę ma fajną. Taką klimatyczną bardzo. I w ogóle Croc ma bardzo klimatyczny soundtrack. Też tak uważasz? No. Fajne te bębenki tutaj sobie grają. No ale tu mamy most, widzę, tu mamy kolejną skrzynkę. Tam widziałem, drzwi chyba były zamknięte na klucz, prawda? No musisz przejść przez most. I tam klucz będzie. Musisz zdobyć klucz. Okej. I to każdy poziom w tej grze ma po 100 klejnotów? Każdy. Nie ma, że na przykład się okaże zaraz, że 500 potrzeba? Każdy ma 100. Dobra. Chociaż one nie są jakieś ważne do zbierania, ale jeżeli chcesz sobie kupić coś w sklepie, no to jednak warto je zbierać. Znaczy najważniejsze to chyba zbierać te kolorowe. Bo tam są te statuetki. O, jest kluczyk, faktycznie. Jest jakiś haczyk też przy tym, prawda? A, no to ja myślałem, że to jakiś haczyk będzie na zasadzie, że muszę się tam gdzieś dostać, żeby zdobyć ten kluczyk. A to się okazuje, że tylko mogłem sobie tutaj tak wskoczyć. A jeszcze na górze masz skrzynkę. No ale żeby się tam dostać, to trzeba się tak odbić tak fajnie. Tak? Dokładnie tak, prawda? Dokładnie tak. A ty masz w ogóle jakieś wspomnienia z tym poziomem? Tak szczerze, bo... Czy ogólnie z tym światem, o. Zbieraj, bo zaraz ci zniknie. O. No i ciamajda, z ciebie już nie będziesz miał 100. Nie będę miał 100? Ale mogę wyjść i wejść do poziomu. No wyjdź i wejść, póki jeszcze nic nie straciłeś. Dobra, to idę. Kurwa, trzeba będzie to wyedytować. Wyciąć. No dobra, jesteśmy z powrotem. Trzeba było wyciąć, kurczę pieczone. Spadnij znowu. Ale ciulo, może musisz grać na strzałkach, bo gałką tu się o wiele lepiej operuje krokiem. Mówisz. No niestety, musimy cieszyć się z tego, co mamy. Kurczę pieczone. No nie! A! Ale na szczęście mamy zapisane te klejnociki. Dobra, ale i tak musisz się tam wrócić. A tam jeszcze coś było. No dobra, ale wracając do tematu, bo ja tak zacząłem z tobą temat, ale zginęłem i trzeba było to wyciąć. Weź powiedz, jakieś wspomnienia z tym światem masz, bo ty grałaś długo w Croca 2. Ja to nie mogę za wiele powiedzieć, bo ja doszedłem tutaj, ale nie pamiętam szczerze moich wspomnień. Moje wspomnienia, no co ja mogę powiedzieć, no grałam w Croca. No ale nie wiem, no miałaś na przykład z tym poziomem bo jakieś problemy czy coś? Musisz tutaj wyżej skoczyć. Nie wiem. Zaraz zginiesz. Nie pozwolę na to, żeby zginąć. Ale co, nie pamiętasz? Nie wiem, co ja mogę powiedzieć, no. To może ktoś z was. O. Ja już chyba mam nawet osobę na... celowniku, która mogłaby wspomnieć jakieś swoje wspomnienia, mianowicie pan Maciej. Pozdrawiam Macieju serdecznie. Ty pewnie tutaj już trochę co nieco powiesz o twoich wspomnieniach, czyli muszę się tu teraz stąd odbić. O, udało się, widzicie? Justyna musiała mi pokazać, pokazała i jestem zadowolony, happy. Ale dalej jak będziesz tak grał z tym padem, to ja ci radzę jakoś inaczej to zrobić. Myślę, że powiesz, że to ja ci współczuję. Oczywiście jest Dobra, pyk. O, elegancko, teraz doskoczyliśmy. Oj. Kurwa, no co jest? Czemu ja tyle żyć straciłem w tamtej sekcji? Weź ty mi powiedz. Bo masz opóźnienie na padzie. Sama to odczuwam. O, dobrze. Dobrze, nice. Teraz musimy robocika, nie? Ustawić. Tak. Oj, to ciężko będzie. Co? O, dobrze. Już nie zdobędę tego ostatniego. A, zdobyłem. O kurczę, pieczone. Ale fajnie. Ale miła odskocznia. I co teraz? I teraz muszę się wrócić. Tu już nic nie mam do zrobienia. Nie ma żadnych sekretów. Dobra, to wiecie co? Droga będzie ta sama, którą teraz przybyliśmy, więc teraz robimy cięcie, prawda? Nie robimy cięcia. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jednak nie ma cięcia. Chciałem tutaj powiedzieć do Justyny, że chciałem to wyciąć, żebyście wy mieli zaoszczędzony trochę czas. No, już doskoczysz normalnie, nie musisz się wybijać, bo ta platforma jest po prostu wyżej. No. Więc Justyna mi nie pozwoliła tego wyciąć, ale stąd już muszę. Ale zawsze warto jest, w razie co doskoczyć. No dobra, tak więc tutaj mamy wyczyszczone pole, znaczy wyczyszczoną dróżkę, więc teraz idziemy tutaj, tak? Tak. I tutaj mamy już następną sekwencję. Okej. O ty, jakiś... To jest koło! Kurde! Ej, ale ta budowla mi coś przypomina. No właśnie nie pamiętam. Ty z historii dobra byłaś, co to było? Ja byłam dobra z historii, ja byłam dobra z biologii. No ale to w każdym razie coś przypomina. No czekaj, kurczę. Jest lornetka, jest, patrz. To mi się z czymś kojarzy, bo ja pamiętam, że to w Dalmatyńczykach było. To ma jakąś swoją nazwę. Może i ma? Kurde, no te kolumny... Jak Boga kocham, pamiętam, że się jakoś nazywały. Kurczę pieczone, no. O, te platformy. To pamiętam. Przy dobrych wiatrach, jakbyś się dobrze wybił z tej skrzynki, to byś mógł tam do góry wskoczyć. Tak na... trochę na skróty, ale to dla speedrunnerów, a ty nie jesteś speedrunnerem. Ja robię normalnie serię, tak? Tak. Czyli ja nie mogę sobie pozwolić na takie skróty. Dobra, okej. Więc tutaj widzę, że na razie potrzebujemy tego. Gummy bear. Tak? Nie widzisz? No ale mogę różne kolory wstawić z tego co pamiętam. Nie musi to być konkretnie z kolorem. Tak, ale na przykład jak dałbyś niebieski, gdzie jest wymagany zielony, to nie zawsze byś mógł doskoczyć. Aha, okej. I tu tyle. Czyli mogę... Tu z kolei mamy kolejną skrzynkę. To jest zwykła, bo tu nie widzę, żeby były jakieś... No, wiesz o co mi chodzi, czy nie? No. No nie ma tutaj tych okrągłych, tych podobizn platformy. Na górze masz takie do wspinania. Tylko... O! O to chodziło. O to chodziło! O to chodziło, proszę państwa, panie i panowie. Pamiętaj, że jak się wybijasz, możesz przytrzymać tego X-a i wyżej skoczysz. No tak. I teraz stąd... Tutaj na dół trzeba do skrzynki. O, patrz jak fajnie skoczyłem. Widzisz? Dobra, tu mamy 62, elegancko. Ogólnie, jak się tak boisz obracać na jakichś platformach, polecam ci przytrzymać kółko. I na przykład się pomału obracać. To jest dobry patent. Dobrze, że mówisz mi o tym. Okej, idziemy teraz dalej do przodu, bo tutaj na dole nic już nie ma, nie? A idąc dalej, to nie ominę nic tam z tyłu? Nie. Dobra. Tak coś to ci będę mówić. Okej, dobra, tutaj mamy, widzę, że mrówka pociśnięta, idziemy sobie dalej do przodu, do góry. Oczywiście, że tak. Kurde, ale ten soundtrack jest naprawdę boski, który teraz tutaj leci. Taki bardzo klimatyczny, ci powiem. A to w grach trochę jest rzadkość, bo wiesz, czasami się włączy taka niepasująca nutka, że się tak zastanawiasz, kurde no, co oni tutaj odwalili najlepszego. Ale Croc 2 to ma taki fajny, taki trochę nawet bym powiedział, że czasami lepszy soundtrack niż 1. A jakie jest twoje zdanie? Dobra, i tu zgaduję, że muszę iść do tej sekwencji, żeby tam pójść po klucz. No, domyśliłem się, bo widziałem. O, znowu na powierzchni jesteś. Kurde, widzicie? Dobrze, że ją zabrałem na let's play, ona będzie wiedziała co i jak. Kurde, to Maciejowi teraz trochę roboty zabrałaś, bo Maciej mi zawsze tam tłumaczył o czymś. Dobrze. Troszeczkę jest trudniejsza sekwencja. Dobra. Idę tutaj do tych. Do klejnocików. 91, no to mamy już niedużo. No dobra. Ten się jeszcze kurde głupio cieszy, co za typ. A robocik będzie jeszcze na coś przydatny? Nie. Tu nic nie ma. W każdym poziomie się używa tylko raz tego robocika, no chyba, że nie dosięgniesz nim, to wtedy sobie drugi raz go włącz. O! No i tu jest sekwencja, gdzie rzeczywiście możesz mieć troszkę problemy. O nie! No nie, to na to nie byłem przygotowany. Odbić się tak. Prawda? No i poczekaj aż... O, jeszcze nie teraz. Muszą w tym samym momencie się jakby, wiesz, poczekaj. Ja pierdzielę, no to teraz ja będę musiał kurde czekać 500 lat. Yeah. Ale teraz będą. Nie. Ja pierdzielę, no nie gadaj. Ale to jest skurczyzy... Teraz? Ej! Dobrze, że miałeś checkpointa. O, jest! Udało się za drugim razem, patrzcie na to, kurde. Teraz już będziesz miał tylko z powrotem platformy, więc nie musisz się z nim łączyć. Dobrze, kurde! Zasrane te, dinozaury. Je dwa razy trzeba pycnąć. O nie! O Jezu! Dobra, 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 elo, 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 elo. Ja pierdzielę! Przez co ja, przez jakie męki przechodzę? Na górze też masz. Ej, ale fajny patent nawet z tym. Szczerze. Fajny patent, powiem ci szczerze. Ja bym ci radziła od tamtej strony. Stąd? Tak? Ogólnie dla osób takich ciekawych, my to nagrywamy w ostatni dzień lipca. 31. Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji? Opowiadajcie. Znaczy, wiadomo, w sekcji komentarzy napiszecie, ale no. To są wszystko dinozaury, tak? I to też? Ale one utknęły tutaj. Czy to tylko są głowy? Zobacz. No? W zaroślach są. Jak one się zmieściły? Nie mam zielonego pojęcia. Tu u góry były te drzwi, tak? Nie tu. Tam były. Pamiętam już. Dzięki, że mi przypomniałaś. Musiałem przy okazji znowu w gonga uderzyć. Tak wiesz, dla pewności, nie? Okej, dobra. Tutaj mamy teraz przejście przez most i tu będzie kolorowy klejnot, tak? A. No i kolorowy. Po lewej stronie. Kurde, weź też do niego doskocz. Dobra, gdzie jest statua? To będzie trudne. Dobra. Okej, widzę, że tutaj na grubo lecimy. Płomień nas tu będzie atakował. Ale my sobie damy radę. To już nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy z czymś muszę się wzmagać. Tak więc spokojnie. Zobaczysz, że ja to jeszcze bez oberwania przejdę. Proszę cię bardzo, kurczę pieczone. Elegancko, to teraz tutaj. I tu będzie zakończenie poziomu? No i teraz się wracasz do wyjścia. Tam gdzie wejście? Tak. Nie. Tu. No tu na dole. No o to mi chodzi. To czemu tam szłeś? Przez most chciałem przejść kulturalnie. I już poziom zaliczony. No. To fajnie, kurde, to pierwszy poziom poszedł nawet, kurde, ładnie. To teraz idź do sklepu, na dubstraty. Użyłeś 2 razy niebieskiego, już nie mam w ogóle niebieskich. Dobra, czyli ten poziom już mamy sobie odhaczony. Elegancko, kurcze pieczone, widzicie? My to jednak jesteśmy dobrym teamem, ja i moja dziewczyna. Już tak się nie chwal. No to moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Bo byliśmy w sklepie, trzeba było nadrobić straty, no nie chciałem wam tego pokazywać. Dobra, to już znamy to. Może te koła oddamy mu, co? One się automatycznie tam. Tak, idź po następne. Nie, idź po następne, bo ci możesz... Tu jest właśnie problem, bo jak możesz, pójdziesz do niego, a zbierzesz 2 koła, to czasami to się potrafi zresetować. A to co to jest to Fizz? No, na razie się tym nie interesuj. To nie jest potrzebne do 100%. A tak z ciekawości chciałem się zapytać. To obejrzyj mój let's play. No dobra, no to tu mamy złotą statuetkę, to już widzicie, że tu iść nie musimy. To teraz ten, nie? Blisko jest. Co tutaj się dzieje? A, czyli to jest cały czas gadka, że Dantini porwały te koła. I tyle. Dobra, więc zobaczymy, o co tutaj teraz będzie chodzić. Co to będzie za poziom? Mam nadzieję, że to będzie łatwy poziom. Find the wells in the mine. No ten troszkę trudniejszy będzie. Czyli zaczynamy chyba... O! Tu jest taka ciekawostka. Jak wejdziesz na ten... No. To już drugi raz na niego nie wejdziesz, bo się rozwala. Więc musisz wszystko zabrać za pierwszym razem. O kurde. Co ty dajesz? Ja nie jestem na to przygotowany. No nie. Jak słyszycie, charakterystyczna również muzyczka tutaj leci, jaskiniowa, prawda? Tak, powodzenia. O Jezu. Ale ja nie wiem co i jak. Już coś minąłem, tak? Co? Ej, ja nie jestem na to przygotowany, ja na ten poziom kompletnie przygotowany nie jestem. Do powodzenia. Ja pierdzielę. Ona się ze mnie śmieje, moi drodzy, a musiałem tutaj, kurde, jeszcze raz wejść do tego poziomu, bo kurde. Dobra, skok. Elegancko. Ale mam wszystko zebrane. Obróć się i zobacz, że jest rozwalone. Już na to nie wejdziesz. Jedź, proszę, jedź. Ale wszystko zebrałem. Chyba. No chyba tak. Dobra, pyk, 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 pyk. Elegancko. Zbieramy. To chyba będzie też... O. I... Dawaj, 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 yes! O! Śmiesznie się stanął. Znaczy, śmiesznie stanął. Proszę mnie nie krytykować, tak?